bracia, żywa wiara to podstawowy problem Kościoła początku XXI wieku. Benedykt XVI, podsumowując rok 2011, podczas spotkania z pracownikami Kurii Rzymskiej powiedział, że rdzeniem kryzysu Kościoła w Europie jest kryzys wiary. To nie drugie, trzecie, piąte, siódme, dziesiąte przykazanie, tylko pierwsze. Pytaj o swoją wiarę. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Czy nie postawiłeś jakichkolwiek wartości ponad tę jedyną wartość, jaką jest Bóg? I papież pytał, jak dziś głosimy Ewangelię? Jak jest dziś możliwe, aby wiara stała się rzeczywiście siłą żywą i istotną? I dodał, wszystkie wydarzenia kościelne kończącego się roku w ostateczności odnosiły się do tej kwestii. Jeżeli wiara nie nabierze na nowo żywotności, stając się głębokim przekonaniem i rzeczywistą siłą dzięki spotkaniu z Jezusem Chrystusem, wszystkie inne reformy pozostaną nieskuteczne. A więc troska o struktury Kościoła, o zaplecze, ona jest ważna, ale najważniejsza jest żywa wiara, świadkowie żywej wiary. Drodzy księża kapelani, to my możemy podtrzymywać nadzieję na wiosnę Kościoła, troszcząc się najpierw o osobistą świętość i o żywą wiarę, o której będziemy świadczyć z wypiekami na twarzy. Przyglądacie się ludziom, którzy opowiadają jakieś historie znużeni, obojętni. I przyglądamy się twarzom ludzi, których coś dotknęło. Opowiadają o tym z wypiekami na twarzy, z emocjami, bo spotkanie budzi takie emocje. Drodzy bracia, żeby tak było, żeby być człowiekiem głębokiej wiary, żeby był w nas ten żar, żeby ten charyzmat kapłaństwa rzeczywiście mógł oddziaływać, to trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim należy zawierzyć Jezusowi i przyjąć wszystkie wymagania zawarte w Ewangelii. Powtarzam to z całym naciskiem. Wszystkie wymagania. Nagłaśniane są złe postawy. Ale równocześnie docierają do mnie dobre sygnały. Ja się pytam, z czego wynika taka gorliwa posługa księdza, kapelana, że generał raportuje, pisze tak. Pragnę serdecznie podziękować za wsparcie i postawę podwładnego Jego Ekscelencji, i tu wymienia imię, nazwisko księdza, który pełni trudną i odpowiedzialną służbę w PKW Afganistan. Pomimo niezwykle trudnych warunków, ksiądz w każdym momencie jest gotowy wspierać osoby potrzebujące i w sposób umiejętny rozładowuje potencjalne napięcia, podtrzymując tym samym na duchu żołnierzy służących w Afganistanie z daleka od domu i najbliższych. Postawa księdza jest przykładem na to, w jaki sposób służba duszpasterska może podnosić morale i sprawiać, że wykonywanie zadań w warunkach zagrożenia zdrowia i życia staje się łatwiejsze dla młodych, często niedoświadczonych żołnierzy. Z czego się bierze taka posługa i takie zaangażowanie? Najgłębszym motywem jest wiara. Bo mógłby pojechać i ewentualnie przesiedzieć. I jakoś minie kolejny i kolejny miesiąc.
żebyście mieli świadomość, że do mnie dochodzą również wspaniałe informacje, dobre wieści. I jeszcze raz podkreślam, podstawą takiej postawy jest wiara. Niebem afgańskim. Ksiądz Kozicki, bardzo proszę. Z najlepszymi życzeniami. Gwiazda Afganistanu. Tak jest. Następny, który cały rok pod niebem afgańskim służył Bogu i ludziom, więc z najlepszymi gratulacjami i szczęść Boże. Z najlepszymi życzeniami i podziękowaniem. Gratulacje i podziękowanie. Szczęść Boże. Z najlepszymi życzeniami. Gratulacje. Jak tam na poligonie? Dobrze. Zimno. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję za razem.